Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Far Cry 2. I to już będzie oczywiście ostatni odcinek. Powiem wam tak. Sobie za chwilkę wejdziemy do oczywiście do tego jego domku, do chatki jego, do szakala. I co zrobimy? Zaraz zobaczycie co zrobimy. I tak wam powiem, że tego Far Cry'a 2 nagrywałem na zapas, ponieważ chciałem go też jak najszybciej przejść, ale też wiecie, żeby skończyć tą serię poboczną tą tego Far Cry'a właśnie. I teraz będzie nagrywane przeze mnie też seria poboczna, będzie się pojawiała co kilka dni albo co jakiś czas, zobaczymy jak to będzie jeszcze wyglądać. Oczywiście Wiedźminę zaczynam nagrywać po tym odcinku od razu już na zapas. Tyle ile będzie odcinków, znaczy tyle ile miejsca starczy oczywiście na te odcinki z Wiedźmina trójki, oczywiście Jiggy Gone. I będzie też nagrywana właśnie ta seria poboczna. Wiem, że jest jeszcze Fallout 3, ale to jest na razie zawieszona seria. Na razie stare serie zawieszam. Wiem, że miała być po Wiedźminie, no ale zmieniły mi się plany troszkę co do serii. I bym chciał najpierw taką fajną grę nagrać. Na razie ja wam nie będę zdradzał jaka to jest. I cóż wam powiem. Chyba tylko tyle. Właśnie tak, nie wiem czy jakoś to te plany mi wyjdą jakoś tak, wiecie, normalnie, a nie tak jak kiedyś, że kiedyś nagrywałem gry i tam mówiłem, wiecie, informacje na inne dni, co nie? A teraz to jakoś tak inaczej, co nie? Mówiłem w tym roku jakoś tak, co nie? Dobra. No dobra, dobra, no. A czego ty to lejesz, ziomuś? Ej, czego ty to lejesz? Dobra. So which one are you taking? Diamonds or dynamite? It's up to you. Wiesz, szakalu, wiesz co wybiorę? Bym cię zabił, ale tu nie wolno jego zabić, wiecie. Niestety. Inne plany tu się, powiem, potoczyły trochę. Tak myślę. Czekajcie, zobaczymy sobie jeszcze statystyki jeszcze pod koniec gry praktycznie, bo nie będzie można zobaczyć w ogóle. Tak. Całkowity czas gry 16 godzin. Nie właśnie robiłem misji pobocznych. Gdybym robił misje poboczne, by było z 30 ileś godzin na pewno, jak nie więcej. A tak to praktycznie połowa czasu. Bo tam chyba jest, jak czytałem na stronie Miasto Gier, przy tym Far Cry'u dwójce, pisze około 34 chyba godzin. A może 33. W tej chwili nie pamiętam. A tu mamy 16 godzin. Oczywiście robić misje główne oraz koleżeńskie, co nie? A pobocznych za bardzo nie robiłem, ponieważ to tylko są takie... jak to można powiedzieć? Przy takich znaczkach, tak można powiedzieć, Wi-Fi, co nie? Ja tak nazwę to. Znaczy przy takich... Nie wiem, czy to mogę zobaczyć. O, mogę zobaczyć, ale nie, o właśnie, widzicie takie znaczki Wi-Fi? Takie talerze, jak na przykład
są przy tym, czy wiecie, się podłącza do telewizorów, co nie, i tam na dworze jest, co nie, taki właśnie taki talerz, co nie, i to tak wygląda, wiecie. I to właśnie są to poboczne misje też, ale ja tu tylko widzę raz, dwa, trzy, cztery znaczki takie. No dobra, czekajcie sobie jeszcze, zobaczymy statystyki jeszcze na koniec jeszcze. Celność 18%, no trochę powiem wam, no takie 2 na 10 bym powiedział, ale od danych strzałów mamy ponad prawie 16 tysięcy, powiem wam, że nieźle. Porzuceni kumple 6, o kurde. Zabici kumple? A, bo ta przecież deadła, ta Flora Guylen, pamiętam przecież wtedy. To była nie moja wina wtedy, bo ja chciałem ją uratować i się jej nie dało uratować w ogóle, nie wiem. Gra ukoszona 96%, bo tu chyba trzech misji nie zakończyłem, jakichś głównych, ale w tej chwili nie wiem, co to za misje w ogóle są. Dobra, co pomyślmy, co tu wybrać sobie. Dynamit, znaczy ten akumulator, czy te... czy te diamenty. Nie wiem, co można zrobić z diamentami. Też tak się patrzysz na mnie, ty, bo zaraz cię zabiję. Nie chcę cię zabić. Czekajcie. Dobra, bierzemy akumulator. Będzie łatwiej, tak mi się wydaje. A czekajcie, ja chciałbym zobaczyć sobie jeszcze jedną rzecz. Jak ty żyjesz przelaz? Tak? Spada już, szakalu, ty frajerzy. Czekajcie. Nie tędy, tylko... tędy, dobra. Czekajcie, mamy pełne życia? Mamy pełne życia, bardzo dobrze. Dobra, lecimy powolutku. Tu chyba będą jeszcze jacyś chyba przeciwnicy po drodze, jakie ten, na pewno. Tu chyba jednych mamy. Gdzie on jest, gościu? Czekajcie, ja sobie wejdę tutaj. Gdzie on jest? Fuck! No co za debil? Ja pierdzielę. No bardzo fajnie. Zajebiście. No kurde. Jezu, z nim jeszcze gadać. Z tym kutasem, bo inaczej nie powiem na niego. Taka prawda jest. Dobra, masz te diamenty, sobie wstać się w dupę i będzie już spokój. No kurde. Ja muszę sobie grę zapisać teraz. Dodało coś? Jakieś te? Procenty? Nie dodało żadnych procentów. Ej no. Czekajcie, sobie jeszcze zerknę tylko. Od kiedy zaczyna się akt trzeci? Aha, 84% około. Dobra. A akt pierwszy chyba z 50%, jak dobrze pamiętam, albo... nie. 30, około 40% akt pierwszy się znaczy kończy się. A tu chyba nie mam tych starych... z tych starych zapisów. Nie, mam. Aha, tu jeszcze chyba jest, jak dobrze pamiętam, ta jazda chyba. A nie pamiętam w tej chwili. Aha. O, jak widzicie, zacząłem wtedy serię. 9 maj. No. Dobra, kurde, gadaj szybciej, cholero ty. The APR on the front. They're still coming after the civilians. Probably think they can kill them or drag them back over the border. The only ones who die today are the ones who are coming. I planted some dynamite out there, by that overhang on the... Dobra, mogę już się...
Jest reszta, ja muszę już zakończyć odcinek. Nie, żartuję, moi drodzy, nie. Pozwolimy mu dokończyć jeszcze raz to same te słowa, co wcześniej słyszeliśmy je. Co nie od niego, od niego. No szybciej ten, tą lej, tą benzynę. Albo coś innego. Coś, co to jest, znaczy, wiecie, różne są te przecież odmiany paliwa, co nie? Benzyna tam jeszcze jest bodajże, czekajcie, co tam jeszcze jest, cholera, nie pamiętam w tej chwili kurde rodzajów benzyny, o cholera, na pewno benzyna, paliwa to jest do wszystkiego, co nie, ogólnie, dobra, bierzemy ten akumulator, mniejsza o to już o te paliwa, co nie, mniejsza o to, dobrze, nie wiem po co ja zaczynałem ten temat, no ale dobra, mniejsza o to już, nieważne. Dobra, kurde, nie to... No ja mam to w czterech literach, wiecie, ciebie. Ja mam w czterech literach ciebie, wiesz o tym, ziomuś? Czekajcie, tędy. Ja mam ciebie, kurde, ziomuś w czterech literach, co ty myślisz? Śmieszne, co nie? Kurde. Nie wiem, czy to będzie jakiś 100%, ale chyba nie. Dobrze idę? Czekajcie, żeby nie było... A, dobra. O, właśnie, bardzo dobrze. O, cholera, nie mam... O kurde! Odblokowuj to! Dobra? Gdzie on jest? No tu! Gdzie ten to kolej? O jest, mam! Mam cię kurde! Łapcie granaty! Bardzo dobrze! Okej. Ktoś tu jeszcze jest? Zabity czy coś? Nie ma nikogo tu? Bez kitu. Ej, no. Dobra, bierzemy. Dobra, chyba przy... Ja mam... Jeden dyna... Jeden granat tylko mam... O cholera. Nie fajnie. Ale dobra, już powoli jesteśmy już przy tym końcu. Dobra. Może powolutku tutaj iść, bo tu jeszcze będą kolejni chyba. O fuck. Gdzie się chowasz? Gdzie spadam? Gdzie? Czekajcie! Cholera! Zryj granata! Dobra? O! Dobra? Bardzo dobrze! Padłeś, głupi śmieciu? Tu jeszcze będą jacyś? Chyba nie już. Dobra, już chyba nie będą, już chyba nie będzie żadnych przeciwników po drodze, ale mogę się mylić jeszcze. Mogę się mylić, ale chyba już, nie powinno być już przeciwników, ale kto wie. Może tu jeszcze jacyś będą, dobrze się bawisz? No bardzo dobrze. O, czekajcie. Tam ktoś jest w ogóle jeszcze? Dobra, mamy już to miejsce, ale poczekajcie, jeszcze się rozejrzyjmy. Widoki sobie pooglądamy, jakie ładne widoki, powiem wam szczerze. W tej grze są bardzo ładne. Ale i tak Far Cry 4 nie pobije.
Jeszcze lepsze, fajniejsze są widoki w Far Cry 4. O, jak ładnie. O, jak ładnie pierdotnęło. Dobra. Okej. Dobra. Podłączmy ten akumulator. Wow, ale fajnie żeś to zrobił, kurde. Ale pięknie, bardzo dobrze. Oglądajmy. No właśnie, jeszcze tutaj sobie w... Aaaa! Patrzcie, patrzcie, pierdutnie. I... BUM! O, ten Reuben, dziennikarz, bodajże to jest. Właśnie powiem wam szczerze, tak, się mylam z tymi osobami różnymi. Kto to był w ogóle wtedy? Jeszcze w tych poprzednich... No, czy w tych misjach, co nie? Co nam... Co nam zlecał? Co nie? O to mi chodzi. Ale ludu tu, wow. Dobra, oglądajmy jeszcze, bo tu będą końcowe napisy pewnie jeszcze. Kiedy dobrze to wiem. Fajne zdjęcie, co nie zrobili. W wyniku Exodusu, nie wiem co to w ogóle znaczy, ponad 2 miliony uchodźców zostało rozmieszczonych w państwach ościennych. Organizacje... dobra. Pozostało przy użyciu dowództwa APR i UFLL. No kurde, co wyczytać. Sprowadzanie z wydarzeń sporządzone przez Rowena Olu Wagębiego zostały zignorowane przez prasę międzynarodową. Pozostaje zagadką, żądany zbiorca, że zginął podczas walk. Dobra. Aha, nie znaleziono ciała. Dobre. Dobra. I tak zakończyłem kolejną serię, moi drodzy. Powiem wam tak. Ocena moja gry jest taka 8 na 10. Może... No 8, 8 niech będzie. Ponieważ tak, fabuła fajna nawet jest. Te misje niektóre są fajne, tylko najgorsze jest, powiem wam co było. Odnawianie się tych posterunków głupich. Jak widzieliście. Co nie, jak się na przykład odjedzie, to znowu się znaczy wiecie, odnawiają się, co nie, tak jak było najmniej na przykład w Gothiku, co nie, jak się na przykład kogoś można przywołać na kodach, co nie, i takich kilku, nie wiem, ludzi, co nie. Co mi się bardzo podobało, jazda samochodem, bardzo mi się podobała nawet, powiem wam szczerze. A co mi się nie podobało? Co mi się jeszcze nie podobało? Na pewno te posterunki, to już powiedziałem. Zablokowywanie się broni. Tak jest. Bo to tych przeciwników, co nie? Tam się blokuje ta broń. Co mi się nie podobało? Na przykład... na przykład podróż z jednego punktu do drugiego. Na przykład dajmy... na przykład braliśmy misję od z miasta, co nie? Znaczy od któregoś tam ze sztabu, co nie, u tego APR albo u albo lub UFLL. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Właśnie te misje na przykład oni co nie byli w mieście, ci ludzie, a na przykład kazali jechać na koniec mapy. To było właśnie troszkę najgorsze. Ale też mi się podobały te misje właśnie te koleżeńskie, bardzo mi się podobały. Co tu jeszcze mi się podobała? A, ta taka jakby bazuka według mnie, ja tak mówię sobie, co nie, że bazuka. Bazuka, fajna była też. Ta fajna taka broń była... co tam jeszcze było na środku... na środku, tam gdzie jest celownik, takie zielone chyba, teraz w tej chwili nie powiem wam, bo nie jestem pewny. I mi się podobała ta piosenka teraz, co leci. I co tam mi się jeszcze podobało, kurczę, nie wiem, powiem wam, teraz nie przypomnę sobie, bo to już dawno nagrywamy, co nie? No fajne, tutaj dodali też właśnie robienie też misji w podziemiu. W podziemie. Wiecie, tam te leki, co nie? To bardzo dobre było, powiem wam szczerze. Ale powiem wam, że podczas całej gry mało pojawiała mi się ta... Znaczy pojawiała się temu bohaterowi naszego Malaria, ta... Będzie takie miał wiksy, to nie... Wiksę miał. Ale bardzo mało pojawiała się ta taka rzecz. Właśnie.
Nie wiem, czy w pierwszej części jest coś takiego. Wiecie, ta malaria, ale chyba nie, nie wiem. Nic mi nie wiadomo. Powiem wam, że tylko troszeczkę grałem w tę grę, co nie? I cóż, chyba tylko tyle powiem wam. O, jakiś rusek się pojawił. O, ale rusków. A, Russian Localization. Co to nawet ruscy byli? W tej grze? What the fuck? Serio? O, Polish, Senega Service Team. O, wreszcie, kurde. Nasi są. Czy polska lokalizacja, Senega Service Team, właśnie. Co tu jeszcze mamy? A, bo tu pokazuję teraz wszystkie języki, kto robił, co nie? U nas Senega była, bardzo dobrze. Też bardzo dobrzy te, znaczy tłumacze, co nie? Ale i tak najlepsi to są gry po polsku. A może się mylę, powiem wam szczerze, teraz nie jestem pewny, powiem wam teraz Senega. To chyba jest, mi się wydaje, jakiś... ludzie chyba spolszczające mi się wydaje, te, znaczy w ogóle gry, co nie? Chyba Senega, nie jestem pewny, powiem wam szczerze, w tej chwili muszę sobie zobaczyć. Powiem wam, że ja nie... takich rzeczy to w ogóle nie zaglądam, co nie? Co wam powiem? Co wam jeszcze powiem, kurczę? Nie wiem, powiem wam. A, po tym odcinku już nagrywam oczywiście Wiedźmina trójkę, na zapas. Tyle, ile będę miał miejsca oczywiście. Ale chyba nie za dużo będę miał teraz. A, zobaczymy jeszcze. I cóż. Kiedy tu się skończy? I znowu ta sama piosenka się pojawiła. Aj, podobały mi się jeszcze takie dźwięki właśnie różnych tych takich piosenek, co nie były. Albo ptaków śpiew. O, to mi się najbardziej podobało. To chyba było praktycznie w kilka odcinków temu jakoś, tak? Chyba pod koniec gry praktycznie. A w tej chwili nie jestem pewny, powiem wam szczerze. Jakoś właśnie tu mi się pojawił ten dźwięk taki. Chyba w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki poprzednie, wiecie? Albo trzy, albo cztery, nie jestem pewny w tej chwili. I cóż, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach, bo ja przecież tego nie będę oglądał do końca, co nie przecież. No i cóż, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Cześć!